Konfederacja, wolność i niepodległość. Wysoki Sejmie, stoimy przed debatą trudną i przykrą, bowiem faktem jest, że PiS oszukał polskich rolników. Polscy rolnicy, mieszkańcy wsi często głosowali zwiedzeni słusznymi hasłami. Problem jest taki, że kiedy PiS wziął władzę, realizuje zupełnie inny program. To jest katastrofa instytucji państwa, to co się wydarzyło. Otworzenie rynków, decyzja unijna, którą wspieraliście, której się domagaliście, to jedno. Natomiast odstąpienie wszelkich instytucji państwowych od prowadzenia kontroli, którą w tym samym czasie prowadzą inne państwa unijne, to drugie. Wpuściliście tanią konkurencję dla polskiej produkcji rolnej i spożywczej, nie wymagając spełnienia tych samych standardów, które musi ponosić polski rolnik. Nie sprawdzając, czy są odpowiednie spełnione standardy i wpuszczając to bez żadnej kontroli. Obiecywaliście, że będą korytarze transportowe, obiecywaliście, że będzie amerykańskie zaangażowanie w budowanie silosów. Nic z tego nie wyszło, to się wszystko okazały kłamstwa i co więcej, najlepsi właśnie specjaliści od rolnictwa wiedzieli od samego początku, że to są kłamstwa. I co? I nic. Pozorne zmiany, nowy minister przemawia ze swadą, ale pamiętamy, że przecież głosował za piątką przeciw rolnikom, tak zwaną piątką dla zwierząt, która miała zniszczyć polską produkcję mięsną, polskie hodowle, zaorać, zmusić do wyniesienia za granicę. A teraz w kontekście zalewu rynku produkcją rolną z Ukrainy, co mamy? Pozorne działania, czysty PR, rozporządzenie z 15 kwietnia podpisane przez ministra Budę, zakazujące importu kilkunastu artykułów rolno-spożywczych. To było chyba najkrótsze embargo na świecie. Już 2 maja przyjęto wykonawcze rozporządzenie Komisji Europejskiej zakazujące tylko 4 towarów. Przypomnę, pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik. I to rozporządzenie obowiązuje tylko do 5 czerwca, a więc przez 1 miesiąc. I to zostało przedstawione jako sukces negocjacyjny. Najpierw kilkudniowe embargo, a później pseudosukces negocjacyjny polegający na wycinkowym, trwającym zaledwie miesiąc, a więc kończącym się przed żniwami, przed zbiorami unijnym ograniczeniu. Zagrożony jest rynek drobiu, rynek jajek, rynek owoców miękkich, o co się mało mówi, maliny, truskawki. Także uderza to w rynek produkcji spirytusu. Kapitulacja w Unii Europejskiej. Tu w Polsce krytykujecie? Zawsze to samo. W Polsce co innego niż w Brukseli. A w Brukseli już zagłosowaliście za przedłużeniem o kolejny rok bezcłowego handlu. To jest zdrada polskich rolników. Powinniście się zdecydować, czy wspieracie polskiego rolnika, czy ukraińskiego oligarchę i międzynarodowe koncerny. Konfederacja, wolność i niepodległość.